Cześć, jestem Tytus Kozak. Dzisiaj do mnie dotarła nowa paczka z AliExpressu, co zamówiłem. Dosyć szybko przyszła, bo 2 tygodnie od zamówienia do mnie dotarła, więc bardzo szybko. To są takie uchwyty do telefonu silikonowe, że można przykleić sobie w samochodzie lub w domu, na meble, nawet do szyby, do kafelek, nawet jak jest chropowata powierzchnia, to bardzo dobrze trzyma. Tak producent twierdzi i tak na zdjęciach u producenta było pokazane. Ja dla Was to przetestuję na różnych powierzchniach. Tak, link, gdzie zakupiłem, to oczywiście jest w opisie pod filmem, jakby ktoś chciał zamówić. Teraz Was zapraszam do otwarcia paczki i do testów. To teraz przejdziemy do rozpakowania paczki. Uchwyty te przyszły do mnie tak ładnie zapakowane we folii. Zamówiłem 2 uchwyty. Jeszcze są dodatkowo zabezpieczone, żeby nic się do nich nie przykleiło. Teraz zajmiemy się tym na początku. Rozpakuję go. Ładny napis ma tutaj. Taki lepki jest trochę. Czuć, że się przykleja do niego. Bo on działa na zasadzie, jak powiedzieć, kleju, że przysysa się, przykleja się do mebli. To można wykorzystać w taki sposób. Że się złoży. Że się złoży o tak i się położy telefon i można oglądać film. Można bardziej pod kątem. To jest mały telefon. Zobaczymy, jak się z dużym telefonem sprawuje. Bardzo fajnie. Można oczywiście to użyć do przysania telefonu. Bardzo mocno trzyma. Za chwilę, oj, wypadł mi. Za chwilę przejdziemy do testu tego i tego na powierzchniach szklanych i innych. Odkładam to na bok. Teraz tym się zajmijmy. Też bardzo ładnie zapakowałem folię, żeby się nic nie przykleiło. To teraz tak. Tak samo czuć lepkość. Taki sam napis firmy. Fajnie się przykleja. To już nie ma takich metalowych elementów, że można sobie tak powyginać. Można, ale nie jest usztywnione. Tutaj jeszcze nie wspomniałem, że tutaj są takie usztywnienia metale. 3 metale przecięte, więc ono jest tutaj usztywnione. O, proszę, widać. Test. Trzyma się bardzo fajnie. Dosyć mocno. Aż za mocno. Nie no, żartuję. Dobrze się trzyma, musi mocno się trzymać. Teraz drugi telefon. Zastanawiam się, jakby mieć jakiś case, obudowę, czy by to nie ściągnęło, jakby za mocno się przessało. Dlatego nie przyklejam ekranem, bo mam szkło hartowane, nie chciałbym, żeby mi to ściągnęło. To jest giętkie, można powyginać. Nawet można tak zrobić, trochę opada. Lecz zaraz spróbujemy coś zrobić. O. Więc też może to służyć za taką podpórkę. Można kupić 1 lub 2. Na stronie tam, gdzie kupiłem, było do wyboru kupić to samo lub w komplecie. W komplecie wychodziło taniej, dlatego zamówiłem 2 i też dlatego, żeby przetestować dla Was. Oczywiście link, gdzie to kupiłem, podaję w opisie. Jeśli byście mieli jakieś pytania czy coś, to piszcie do mnie śmiało na maila lub w komentarzach na YouTube. Dobrze, to teraz przejdziemy do testu tych 2 rzeczy. No dobrze, to teraz pierwszy test będzie na szafie. To taka struktura dosyć śliska jest, jak to szafa ma obklejenie. Proszę.
Przykleiło się bardzo ładnie. I teraz test telefonu. Najpierw tego małego się trzyma. Dosyć mocno. Odklejać lepiej na bok. Dobrze. Teraz przykleimy duży telefon. Przykleję go, on ma tutaj aparat, to dlatego przykleję go trochę wyżej. Gdzieś tyle i zobaczymy, jak połową się będzie trzymało. Super się trzyma. Bardzo mocno. Zobaczymy jeszcze tak. Może trochę przesadzam, za mała powierzchnia. O. Trzyma się. Dobrze, to teraz to sobie odkleimy. Ale się przykleiło. Dobrze, teraz przyklejamy to. I co? To jest duże, więc robimy testa. Na połowę. Czy trzyma mały telefon? Trzyma, wam powiem, bardzo dobrze. Teraz robimy testa tego. Tu jest aparat. To przykleję to trochę wyżej, żeby nie obkleić z aparatu. Proszę. Trzyma się bardzo dobrze. Zróbmy test o tak. Trzyma się też bardzo dobrze. To teraz przejdziemy do szkła. No dobrze, to teraz już mamy szkło. Ta struktura jest taka trochę ze wzorkiem, więc nie jest całkowicie gładka. Najpierw przykleimy ten duży. Trzyma się idealnie. Schodzi razem z tym. Teraz przykleimy ten mały i przykleimy do niego duży telefon. Po prostu jest większy, cięższy. Trzyma się bez problemu. Teraz ostatni test. To będzie na kafelkach. Czy się trzyma i czy trzymają telefon? Według mnie będzie się trzymało, bo trzyma się nawet na chropowatej powierzchni, tak jak widzieliście, na szkle chropowatym trzymało się, więc na gładkim tym bardziej, ale przetestujmy. Jeden. Drugi. No to co? Zaczynamy test. No i proszę bardzo, możemy sobie w kuchni na kafelkach przykleić lub do szyby telefon i sobie czytać przepis lub oglądać, jak ktoś gotuje i to powtarzać. Bardzo fajna rzecz według mnie. Przydatna. W samochodzie też się przyda. Na zmianę trzyma. Bardzo mocno trzymają. Są bardzo mocne. Mocno się przysysają do powierzchni i mocno też trzymają telefon. To jest bardzo duży atut. Więc nawet jak przykleimy na boki, więc w samochodzie przy drganiach czy przy czymś będzie się trzymało bez problemu. Jeśli się przyklei jakiś pyłek czy coś do nich, to wystarczy je po prostu pod wodą umyć. Wszystko schodzi. Proszę, jeszcze mokre, bo umyłem przed chwilą. Wszystkie zabrudzenia zeszły. Wszystkie pyłki, wszystkie okruszki, które by się przykleiły, schodzą bez problemu. Nie radzę wycierać szmatką, która pyli, tylko taką, która nie pyli, nie zostawia po sobie śladów jakichś tam kurzy czy coś, lub pyłków materiału, lub po prostu wysuszyć powietrzem, albo po prostu zostawić, żeby wyschło i czyste nadaje się do nowego użycia. Dzięki, że obejrzałeś filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobał, Wam się przyda ta recenzja. Może ktoś do samochodu to potrzebuje lub do domu. To jest fajna rzecz nawet w kuchni sobie powiesić i przepis, żeby nam wyświetlał telefon, jak coś gotujemy. Fajne jest to, że wszędzie to się przykleja, tak jak widzieliście na testach. To jest duży plus tego. No i według mnie mocno trzyma.
Można to umyć pod wodą, jest czyste i od nowa przykleja się świetnie, bo się coś nam to przykleiło. Ja jestem z tego zadowolony. Jeszcze kilka razy potestowałem to bez kamery, bez nagrywania, bo byłem ciekawy i jestem super zadowolony z tego. Będę używał tego w domu i w samochodzie. Jak byście chcieli, żebym coś dla was przetestował z AliExpressu, to piszcie w komentarzach, chętnie zobaczę i coś dla was przetestuję, co byście chcieli. No i do usłyszenia w następnym filmiku. Oto kręcę w tym biznesie, nie od wczoraj pędzę, by mieć puste giermany, a na streetie chcę brudzić ręce. Wolę nie zagrać koncertu, niż zapierdalać za zwroty, jak pseudokoty, co na majku leją siódme poty. Jestem dobry, to się cenię, w cenie masz na scenie, wliczone w umowę, konkretne rozpierdolenie. Za cztery różne tempa, na 41 bębnach, płacz mi w czterech walutach, w czterech grubych pęgach, przysięgam, że cztery różne flow, warte są każdego centa, podoba.